Pan radny Jarosław Sidor, udzielam panu głosu. Dziękuję ślicznie, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Państwo radni, goście. Do mikrofonu proszę mówić, bo tak to nie słychać. Przepraszam, ale jestem troszeczkę chory już od pewnego czasu. Mam pytanie w związku ze spotkaniami, panie prezydencie, a mianowicie pierwsza kwestia. Spotkanie z Piotrem Malepszakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie budowy kolei Konin-Turek, jak również bardzo ważna sprawa dla mieszkańców Konina, również dla mnie osobiście, Pawłem Gancarzem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont mostów na trasie warszawskiej. Z informacji medialnych, które przeczytałem 16 stycznia, również była mowa podobno, mowa na temat tunelu wzdłuż ulicy Okulnej. I czy mógłbym tutaj panią Justynę teraz o krótki taki filmik poprosić? Dziękuję panu radnemu o zabranie głosu. Poproszę. Czy można włączyć ten filmik? Proszę pana prezydenta Piotra Korytkowskiego. Bezpieczne przejście dla pieszych w tym miejscu musi być, gdyż wydaje mi się, i tu już jest to sygnalizowane, że w tym miejscu będzie dużo nielegalnych przejść przez torowisko. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, na którym nam zależy, chciałbym, żebyśmy wspólnie tą inicjatywę dotyczącą budowy takowego przejścia podjęli miasto i PKP. Przypomnę tylko, że była to wypowiedź, o ile się nie mylę, z 19 lub 29 marca 2021 roku. I panie prezydencie, chciałem się dowiedzieć, jak wygląda temat ewentualnie rozmów w sprawie tego tunelu. Również to, co zawsze podkreślałem i wiemy wszyscy, sprawa mostów, wiaduktów na trasie warszawskiej i temat kolei Konin-Turek. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie radny, odpowiadając na pańskie pytania, pierwsza rzecz, a mianowicie jak najbardziej pan jest zainteresowany tematem bezpiecznego przejścia w ciągu ulicy Okulnej. Tak, byłem w Ministerstwie Infrastruktury, rozmawiałem z panem wiceministrem Malepszakiem, który powiedział, że biorąc pod uwagę, że modernizacja trasy kolejowej Swarzędz-Sochaczew jeszcze nie jest ukończona i są jakieś pieniądze, które pozostają po tej budowie, wskazałem na to, że Konin został pozbawiony dwóch przejazdów kolejowych. Został oczywiście wybudowany wiadukt, ale nie satysfakcjonuje to mieszkańców, gdyż część osób przechodzących z Niesłusza na 5A czy z 5A na Niesłusz musi korzystać po prostu ze schodów technicznych na nowo wybudowanym wiadukcie, bądź niestety przekraczać nielegalnie torowisko. Jest to niebezpieczne. Dlatego mieszkańcy oczekują wybudowania bezpiecznego przejścia nad lub pod torami, bo jak się okazało, PKP nie wyklucza również przejścia nad torami. Także to nie jest przesądzone, że będzie to tunel, chociaż z mojego punktu widzenia lepszy byłby to rzeczywiście tunel. Sprawa jest w toku. Czekamy na to, aż zorganizuje się Ministerstwo Infrastruktury i te audyty, które są porozpoczynane dotyczące wszelkich inwestycji na kolei, zakończą się. Wtedy będziemy mogli mówić o konkretach, natomiast informacja została przekazana i również pisemnie. Natomiast jeżeli chodzi o budowę właśnie kolei między Koninem a Turkiem, budowę linii kolejowej, która no jest ślepym torem, ja nie chciałbym wywoływać dyskusji, która była bardzo zresztą ożywiona na sesji sejmiku samorządowego, która zorganizowana była w Koninie,
w ubiegłym tygodniu, to pokazuje, że my jesteśmy jako społeczność miasta Konina bardzo zdeterminowani tym, aby w tym przebiegu ta kolej nie została wybudowana w Koninie. Nie jestem przeciwny budowie tej kolei, bo jeżeli ktoś chce wydawać publiczne pieniądze na ślepy tor, bardzo proszę, może to robić, ale poza miastem Koninem, bo niestety w przebiegu miasta Konina, jeżeli będzie zrealizowana ta linia, będzie to niestety kosztowało bardzo dużo miasto, bo jest to daleko idąca ingerencja w tkankę miasta. Między innymi właśnie będzie zamknięty według tego projektu kolejny przejazd kolejowy i to jest absurdalna rzecz. Ulica Staromorzysławska będzie się kończyła ślepo, niestety, w związku z wybudowaniem tej kolei. Także mieszkańcy Konina chcący przejechać na ulicę, na drogę prowadzącą do gminy Kramsk, czy mieszkańcy kolonii Morzysław będą musieli niestety przejeżdżać przez centrum miasta, a wiem, że dużo osób dowozi dzieci do szkoły podstawowej numer 3, czy też do przedszkola numer 17. Teraz mają bardzo, no bym powiedział, małą odległość do tych placówek, natomiast potem cały ruch będzie szedł niestety przez Konin. Więc wyartykułowane zostało nasze stanowisko na sesji sejmiku samorządowego, zostało to poparte naszymi opiniami na ten temat, już konkretnymi, aczkolwiek gdyby nie to, że poczyniliśmy zabiegi dotyczące uzyskania dokumentacji konsultacyjnej przygotowanej przez firmę, która działa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, nie wiedzielibyśmy na ten temat nic, gdyż nie byliśmy skonsultowani. Te dokumenty do nas, do miasta Konin i do gminy Krzymów po prostu nie dotarły, bo nie zostały wysłane. My jesteśmy pominięci. Mimo że dotyczy to wszystko dotyczy miasta Konina. To jest dla mnie absurdalna rzecz, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast co ciekawe, konsultowano to z jednym z ugrupowań, które jest za budową tej kolei. Mówię tu o organizacji pozarządowej z terenu miasta Konina. Konin został w tym pominięty. Natomiast pan kierownik Kaczmarczyk poprosił o to, aby dokumentację przekazało starostwo powiatowe i starostwo powiatowe przekazało tą dokumentację. Myśmy się przygotowali, swoją opinię na ten temat również poparliśmy pismem, które zostało wysłane ponownie, już kolejne pismo zostało wysłane do marszałka. Natomiast jaka jest opinia pana wiceministra Malepszaka? Otóż stwierdził on, że w tej chwili trwają właśnie te audyty, o których wspominałem wcześniej, i również audytowi podlega program Kolej Plus. I w pierwszej kolejności będą realizowane w ramach tego programu Kolej Plus wszystkie te linie kolejowe, które kiedyś już istniały, czyli jakby reaktywacja linii kolejowych będzie miała miejsce przede wszystkim. Natomiast te, które będą w ramach tego programu budowane, będą podlegały szczególnej kontroli. Natomiast pan Malepszak jest zdania tego, że jeżeli projektuje się coś, projektuje się, jeżeli chodzi o linie kolejowe, to powinno to łączyć linie kolejowe, czyli powinniśmy budować węzły kolejowe, a nie prowadzić tory do miasta i tam kończyć linię kolejową, a tak to niestety zostało zaprojektowane. Czyli jeżeli byłby taki projekt, który poprowadzi linię kolejową z Konina przez Turek oczywiście do jakiegoś innego węzła kolejowego typu Poddębice, gdzie jest to duży węzeł kolejowy, czy też do Kalisza, który prawdopodobnie stanie się takim węzłem, gdzie również będzie zlokalizowana kolej szybkich prędkości. Mówimy tutaj o tym Y, który jest projektowany. Tam będzie węzeł kolejowy i wtedy będzie miało to sens. Natomiast linia kolejowa, która jest ślepym torem de facto, nie ma szans utrzymania się. Tym bardziej, że pieniądze przeznaczone na tą inwestycję pierwotnie 600 milionów złotych, w tej chwili 1 100
milionów i tak będą niewystarczające. Według pana ministra Malepszaka w tej chwili, na ten czas, gdyby się rozpoczynała ta budowa, to ta inwestycja to 1,5 miliarda złotych, ale prawdopodobnie i tak będzie ten koszt rósł. To chyba wszystko, co pan radny chciał. Aha, no to z kolei już inny departament, departament drogownictwa był. Mamy jakby dwie ścieżki, rozpatrujemy. Wnioskujemy o pieniądze oczywiście wprost z budżetu, jesteśmy przygotowani na to. Jest to realizacja 10 punktów, które wskazał nam wojewoda Zieliński. W tej chwili rzeczywiście procedujemy to. Poinformowana jest również nowa pani wojewoda o tym, że będziemy starali się o pieniądze, które będą wprost z budżetu państwa przeznaczone na budowę tego, na budowę, na przebudowę, na remont mostów. Ale mamy też jeszcze drugą ścieżkę, o której na razie nie będę mówił, bo to jest pomysł taki, bym powiedział, dość złożony. W każdym bądź razie liczymy na to, że te pieniądze pojawią się i rozpoczniemy od dawna oczekiwany remont. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Tak jak tu wspomniał pan prezydent, na ten temat odbyła się sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W tej sesji uczestniczyli również wielu radnych, nie wszyscy, ale wielu z nas tam uczestniczyło. Ja też tam uczestniczyłem w tej sesji. Dyskusja trwała, jak wszyscy wiedzą, bardzo długo. Wszyscy mogli się wypowiedzieć, także ja nie chcę i nie będę przenosił tej dyskusji na temat kolejnej, na dzisiejszą sesję tutaj Rady Miasta, bo po co? Każdy mógł się na tej sesji Sejmiku Województwa wypowiedzieć. Była to otwarta sesja, wielu przyszło mieszkańców i zainteresowanych tym problemem, także nie chcę powtarzać tej dyskusji. Także panie radny Majewski, jeżeli chce pan dyskutować na temat kolei, to nie w tym miejscu. No, a jak inny temat ma pan do sprawozdania prezydenta, to proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, ja dokładnie w tej sprawie chcę zabrać głos. Jedyne co mogę obiecać, to że będę mówił zwięźle i krótko. Po pierwsze, pan prezydent powiedział, że stanowisko, które przedstawi, to jest nasze stanowisko, ale to jest nieprawda, ponieważ Rada Miasta nie wypowiedziała się na ten temat. Prezydent miasta podjął tę decyzję jednoosobowo, bo nikt nie stwierdził, że radni, po co mają się wypowiedzieć radni miasta, prawda? Wystarczy, że wypowie się prezydent, więc proszę nie przypisywać mi tego stanowiska na przykład, albo Klubowi Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w Koninie nikt nie zapytał radnych o zdanie i to na pewno nie jest moje stanowisko, ponieważ uważam, że rozbudowa linii kolejowych i wielkie inwestycje infrastrukturalne są spożytkiem dla miasta. Otwarcie nas na powiat, w którym mieszka 80 tysięcy osób, jest z korzyścią dla Konina, a w dłuższej perspektywie czasu to jest możliwość połączenia z linią kolejową 131, która jest jedną z największych linii kolejowych w Polsce. I to jest ogromna szansa i to, że pan prezydent jednoosobowo podejmuje decyzje w takich sprawach, pokazuje stosunek do tej rady, do radnych i w ogóle do demokracji w naszym mieście, bo zawsze pada te same pytanie w Koninie, po co? W ogóle po co dyskutować na ten temat na tej sali, skoro jednoosobowo można podejmować decyzje w sprawach, które mogą kluczowo wpłynąć na przyszłość naszego miasta. Ja się na to nie zgadzam i uważam, że musimy na ten temat dyskutować i nikt nie może ograniczać naszego prawa do dyskusji na ten temat. Ja jestem zwolennikiem budowy tej kolei, uważam, że to jest wielka szansa dla naszego miasta i powinniśmy z niej skorzystać. Osoba, która zdecyduje o tym, że ta kolej nie powstanie, odpowie przed historią i przed przyszłymi mieszkańcami, pokoleniem mieszkańców Konina. Panie radny Majewski, była dyskusja tu w Radzie Miasta, tylko w tej chwili bym musiał wrócić do dokumentów, nie wiem, czy to była sesja, czy Komisja Infrastruktury. Była to dyskusja dość szeroka na Komisji Infrastruktury i to stanowisko było wtedy głosowane. Wrócę do dokumentów, dokładnie to panu jeszcze przypomnę. No. Także to sprawdzę się dokładnie, ale była to dyskusja i każdy radny mógł się wypowiedzieć. Nie? Dziękuję. Pan prezydent Korytkowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie radny, po pierwsze,
Czy ktokolwiek z inicjatorów tejże inwestycji pojawił się na sesji, w Radzie Miasta, napisał jakieś pismo, że podejmuje taką inicjatywę? To przecież pan poseł Bartosik jest inicjatorem tejże inwestycji i, że tak powiem, na siłę chce uszczęśliwić nasze miasto. Nikt nie dyskutował z nami tego. Natomiast, żeby dyskutować i mówić o czymkolwiek konkretnym na ten temat, musimy mieć dokumenty. A tych dokumentów nie dostaliśmy, o czym właśnie powiedziałem. Projektuje się bez konsultacji z miastem coś, co bardzo głęboko ingeruje w infrastrukturę naszą, gdzie powoduje utratę wartości gruntów, gdzie wycinane będzie 28 tysięcy drzew, gdzie będziemy mieli hałas za chwileczkę, gdzie będziemy mieli zablokowany przejazd przez tory kolejne. Proszę Państwa, jak można być za takim rozwiązaniem? Jeżeli będzie to zrobione tak jak trzeba, tak jak się robi, zgodnie ze sztuką, budując linie kolejowe, które będą łączyły jedne z drugimi, to wtedy będziemy dyskutować na ten temat. Natomiast ta dyskusja na Komisji Infrastruktury przecież była na samym początku, kilka lat temu, i radni powiedzieli, że nie są tym zainteresowani, jeżeli miałoby to przebiegać przez miasto Konin. Więc panie radny, w ogóle ten cały proces związany z wpychaniem komuś na szczęście linii kolejowej, w cudzysłowie mówię, jest kompletnie niepotrzebny i nie tak to powinno wyglądać, dlatego podlega w tej chwili weryfikacji. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Kubiak, udzielam głos. Na tej komisji powiem szczerze, że tam bardzo dobrze podsumował to, co pan prezydent mówi, po prostu mówiąc nieprawdę. Piotrze, tyle po konsultacji. Po co się kłamiemy wzajemnie? Mówmy prawdę tak, jak faktycznie jest. Pieniądz, który idzie w Wielkopolskę Wschodnią, obojętnie jaki by nie był, on zawsze będzie zainwestowany w naszą ziemię. A my co robimy? Pan po prostu wystąpił po to, żeby nie powiedzieć, jak rozwiązać ten problem, tylko z gminą przemówił, jak to odepchnąć ten problem. To nie jest tak. My jesteśmy po to, żeby te pieniądze zainwestowane tu zostały. I nie można mówić, że będzie pusty to, bo Bartosik od panu odpowiedział, że będzie pusty. No i kto? Ale panie radny. Panie radny, doradca prezydenta, bardzo proszę, to pan prezydent skomentuje, nie pan. Panowie radni, kończymy już tą dyskusję, bo to nie ma sensu. Jeżeli jeszcze będzie taka potrzeba, to wrócimy do tematu. A teraz, że pan prezydent chce dwa słowa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, miasto Konin nie wydało złotówki na ten temat. Natomiast na sesji sejmiku samorządowego, jak niektóre samorządy usłyszały, co jest projektowane, to powiedziały, że wycofują pieniądze, które są przeznaczone z ich budżetów na to inwestycje. Powiedział to przewodniczący Rady Gminy Kramsk, bo dowiadując się o tym, jak to będzie wyglądało, powiedział, że nie będą dotować, aczkolwiek niestety te samorządy wszystkie oprócz Krzymowa i Konina związane są z umową. 15% tej inwestycji to koszt samorządów. Samorządy już do tej pory poniosły wielomilionowe koszty związane z budową tej linii kolejowej i te koszty będą rosły. Państwo będziecie chętnie przeznaczać pieniądze, Szanowna Rado, na budowę tej kolei. My te pieniądze, jeżeli nam to wybudują bez naszej zgody, a będę robił wszystko, żeby to nie nastąpiło przez teren miasta, to będą nam potrzebne na to, żeby posprzątać po tej całej budowie. Bo zmieni nam się układ organizacyjny ruchu drogowego. Będziemy musieli pomyśleć, co zrobić, jak będzie wyglądała ulica Jana Pawła II, bo przecież w tej chwili ją remontujemy, a nad nią będzie przebiegała na wysokości 17 metrów nad nią. Będzie estakada przebiegała na moście kratownicowym. No, będzie ciekawie wyglądał ten teren. I my będziemy musieli się przygotować jako samorząd na to, żeby po tej inwestycji ponownie jakoś móc funkcjonować. Już nie mówię o tym, że przecież zamknięcie ulicy Staromorzysławskiej to też duży kłopot dla mieszkańców Konina, nie tylko gminy Kramsk. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę zapisać do protokołu.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy prezydenta miasta Konina. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok, druk numer 1001 i zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Konina na lata 2024-2036, druk 1102. Oba projekty uchwał Państwo otrzymali drogą elektroniczną, były przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. Komisje razem obradowały. Wobec tego proszę Pana Przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie wypracowanej opinii. Udzielam głosu. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekty uchwał zawarte w druku 1101 i 1102 były omawiane przez Komisję Finansów. Komisja nie wniosła uwag do proponowanych uchwał. W głosowaniu druk numer 1101 został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, 1 przeciw i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast druk numer 1102 dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej.